Cześć, witam na kanale Fuzzy Fishing. Dzisiaj unboxing kołowrotka multiplikatora z AliExpress z firmy Zionku, model Ares. Zobaczymy, co przyszło. Czy wszystko jest tak, jak powinno być w zamówieniu, czy paczka jest w środku w całości naruszona. Z zewnątrz kartonik jest trochę pomięty. Zobaczymy w środku. Kołowrotek kupiony na ostatniej listopadowej promocji z okazji 11.11. Standardowo kosztuje około 370 zł. Tutaj mówię o wersji z dodatkową płytką szkulą, a wersja bez płytki szkuli kosztuje 338 zł, niecałe 340 zł. Mi się udało z niego zapłacić 290 zł, więc wersja z dodatkową szkulą, więc no jakieś 90 zł taniej niż standardowo. Myślę, że to dobra cena, jakże tego typu kołowrotek, multiplikator tej klasy. Przeznaczony raczej do większych przynęt. Myślę, że do 80 gram tutaj 100 już myślę, że to mogło być w dłuższej perspektywie czasu dla niego za dużo. Ale 80 myślę, że spokojnie powinien ogarnąć. No i co mamy w pudełku? Tam multiplikator. Dodatkowa szkula. Ekstra raczek. Akurat na jesienne okonie albo sandasze. Oj, trochę sfatygowana instrukcja, schemat, opis części. I w zasadzie to tyle, co daje producent. Przejdźmy do samego multiplikatora. Zapakowany w folię. Prezentuje się tak, no co tu dużo mówić, no, jak wyglądał, widać na zdjęciach. Teraz ewentualnie można rozmiarowo przyłożyć go do ręki, jak leży w dłoni. Osiem łożysk plus jedno oporowe. Dwie szpule, akurat w tej wersji dwie szpule. Siła hamulca 12 kg. No praca dosyć płynna. Tak powiem, zaraz zrobimy jeszcze porównanie z dwoma innymi multikami, które mam do cięższych przynęt. Ale na pierwszy rzut oka prezentuje się solidnie. Przełożone 6,3 do 1, czyli 63 cm nawoju. Przy jednym obrocie korbku. No całkiem przyjemny, wydaje się solidny. Aluminiowa rama. No czuć solidne wykonanie, solidne materiały. Kręci dosyć gładko.
odkręcony docisk szpuli oczywiście, bo jeżeli dokręcę mocniej, to wtedy nie będzie już chodził tak lekko. Wiadomo, że stawia większy opór. Ale zróbmy sobie porównanie na odkręconym hamulcu docisku szpuli. No, całkiem płynna praca. Zobaczymy, czy waga zgadza się z deklarowaną przez producenta. Producent deklaruje 270 gram. Zróbmy parę. No, jest ci cięższy niż w opisie. 281 gram. 281,5 grama. No to jest 11 gramów więcej. 11 gramów więcej to jest... No może nie jest dużo, specjalnie dużo, ale... Ale jest różnica. Pytanie, skąd ta różnica wynika. Rozumiem, że jakieś 5 gram, 7 gram to jest w granicy błędu, ale 10 gram to już jest sporo. 281 gram. I to jest waga ze szpulą głęboką. No co więcej, co do samego wykonania. Jest lekki luz w tym miejscu, ale ten luz występuje też w kołowrotkach lepszej klasy. Przy dokręceniu hamulca już jest ten luz mniejszy. I przy dokręceniu szpuli już ten luz nie występuje. Jest, ale mniejszym. Być może kwestia dokręcenia śrubek. Zaraz go otworzę i zobaczę, jak wygląda w środku. Co do samego zdejmowania, sposobu zdejmowania panelu bocznego, zdejmowania szpuli, system jest rozwiązany tak jak w Shimano. Na przykład przestawiamy tą zapadkę w drugą stronę i można otworzyć prawy panel. 8 magnesów hamulca rzutowego. Nie wiem, czy będzie tutaj widać, to zaraz zrobię przebitkę zdjęcia. To jest łożysko NMB. Są podobno dwa łożyska NMB, pewnie drugie po drugiej stronie osi szpuli. No, jestem ciekaw, jak to będzie pracować rzutowo, bo generalnie kołowrotek będzie przeznaczony do wędki do łowienia wertykalnego, ale nie ukrywam, że na pewno kilka razy nim rzucę, albo zrobię sobie jeden dzień rzucania i testowania, jak rzucę różnymi przynętami. Zobaczymy, ile waży samo body. Gdzieś już 4,5 grama bez szpuli. Szpula głęboka. 17 gramów. Ile waży szpula płytka. Szpula płytka waży 2 gramy więcej, czyli 19 gram, 19 i 14 setnych. Ja raczej będę korzystał ze szpuli głębszej, bo plecionka będzie
grubsza, ale na szpulę płytszą, na winę cieńszą podciągkę 20 lb, a na szpulę głębszą 30 lb. Ok, samo wykonanie myślę, że na dobrym poziomie, jak za te pieniądze. U nas za 300 zł raczej nie dostaniemy kołowrotka, który ma siłę hamulca 12 kg, aluminiową obudowę, aluminiowe bady w zasadzie, drag klika, co u nas to w ogóle na polskim rynku się nie zdarza za często, jakieś pojedyncze egzemplarze, a na AliExpress coraz więcej producentów zaczyna wprowadzać drag klika do oferty swoich multiplikatorów. No dobra, montujemy szkulę. Zaraz sprawdzimy, jak działa drag click. Ten element przesuwamy w drugą stronę. Już jest zabezpieczony boczny panel. No i teraz drag click. Nie wiem, czy będzie słychać. Mam nadzieję, że będzie słychać. Odkręcę hamulec. No, tu słychać od razu, że będzie wymagał przesmarowania. No taki cichy, przyjemny klik, można powiedzieć. O, tu już jest ciężko. Cichy, przyjemny klik. Co jeszcze? Podwójne podparcie wodzika. No, kołowrot wygląda na zrobiony solidnie. I też jeszcze fajna sprawa, stożkowy kształt tej otworu na wodziku do prowadzenia plecionki. Ma to ułatwiać oddawanie dalszych rzutów i tworzy większy kąt, dzięki czemu plecionka się tak nie załamuje w tym miejscu. Hamulec magnetyczny w regulacji 9-stopniowej. Ma przyjemny klik. Między trzecią a czwartą pozycją, czyli między jedną pozycją, są trzy kliknięcia, więc można go dosyć precyzyjnie ustawić. Czyli trzy kliknięcia na 9,27 ustawień. 27 ustawień hamulca. No całkiem nieźle. Pokrętło docisku szpuli nie ma klika. Tak jak w niektórych kołowrotkach, na przykład Piski i Fana. Carbon XS, który zamówiłem, ale dojdzie dopiero pewnie w przyszłym tygodniu. Też pod vertical, ale pod mniejsze przynęty, lżejsze główki. Tam już słychać taki delikatny klik przy ustawianiu hamulca docisku szpuli, ale tego klika nie ma. Nie ma też w Curado K301 i tego klika nie ma też w Aliozie, też firmy Piski Fan Alios 300. I co do pracy. Gdybym miał porównać, Alios już prześmigał ze mną prawie dwa sezony, chodzi całkiem w porządku. No, niezauważalna może różnica nawet w porównaniu z tym, co było od nowości.
kurado. Kurado tu ma wyraźnie najbardziej maślaną pracę z nich wszystkich. Kurado chodzi gładziutko. Ale wiadomo, no. Cena, marka robi swoje. Ale myślę, że Aresik dużo tutaj nie odbiega. Nie odbiega. Tym bardziej za tą kwotę. Chodzi w miarę gładko. Nie ma się do czego przyczepić, o tak powiem. No i tak. Jeśli chodzi o porównanie na przykład Aresa do Alioza. Alioz wydaje się jest ciut mniejszy, jeśli chodzi o ten element z lewej strony, gdzie jest przekładnia. Alioz jest ciut mniejszy, w Aresie jest ten element, nie wiem czy będzie tutaj to widać, o, jest szerszy. Jest odrobinę szerszy niż w Aliozie. Odrobinę szerszy i bardziej odsadzony. A i kolejna rzecz, gwiazda hamulca w Aresie jest też dalej odsadzona, więc jeżeli łowimy jedną ręką, na przykład obracamy sobie korbę albo zamykamy spust hamulca, to może być dla osób z mniejszą dłonią może być ciężej dostać do korbki i do regulacji hamulca. Sam klik, no spust działa leciutko spada, z lekkim oporem zamykamy, ale otwarcie szpuli, zwolnienie szpuli jest leciutkie, bardzo delikatne, fajnie klika. W Aliozie już jest z większym oporem. Trzeba odrobinę siły zrobić. A w Kurado? W Kurado też jest ciężko. W Kurado chodzi też tak dosyć z lekkim oporem. No i spust się chyba z tych wszystkich trzech kołowrotków spust się otwiera najlżej w Aresie. Tu chodzi najlżej, później Kurado i Alioz na końcu. Chyba najciężej chodzi w Aliozie. Co do samej korbki. Korbka, no kształt podobny jak kształt korbki Alioza. No może jest w Aresie ciut większa ta korbka, ale pomimo tych wcięć, które są tutaj, trzyma się ona no, całkiem wygodnie, muszę przyznać. Jest ok, twarda pionka Ewa. No i tak, zobaczymy jak wygląda w środku kwestia smarowania. Jeżeli będzie trzeba użyć smaru, to użyję smaru od Kingdoma i oliwki. Kupiłem je kiedyś, już może 2 lata temu. Jakoś specjalnie często nie smaruję kołowrotków, chyba że przyjdą naprawdę suche, to wtedy dajemy troszeczkę oliwki i smaru. No i rozkręcimy teraz Aresa i zobaczymy jak to wszystko wygląda w środku, jeśli chodzi o smarowanie elementów.
tutaj smaru ciut jest, ciut tego smaru jest. Trzy tarcze karbonowe. Trzy i jedna jeszcze podkładka grubsza od spodu. Kapniemy troszeczkę smaru. No i teraz po przesmarowaniu powiem wam, że chodzi zdecydowanie lepiej. Kołobka się wraca gładziutko. Naprawdę na sucho, prawie w ogóle żadnego oporu nie czuć. Zobaczymy jak pod przynętą. Ale no, tak jak mówię, nie ma się do czego przyczepić. A jeszcze jedna kwestia, jeżeli będziecie sami smarować multik i ja dam akurat kilka kropel oleju na tarcze węglowe, bo olej no nie były posmarowane, były suche praktycznie. Tam jest element, który odpowiada za klik, w brak kliku. I trzeba go wcisnąć między ząbki, dokładnie w dołek między ząbkami, to jest bodajże pod trzecią tarczką. Trzeba go wcisnąć, bo złożycie, jeżeli nie jest ciśnięty i złożycie cały mechanizm tej hamulca, to nie będzie po prostu dźwięk. Musiałem go jeszcze raz rozebrać, wcisnąć tą małą blaszkę, która wystaje między te ząbki i teraz wszystko działa tak jak powinno. Taka mała uwaga. Zobaczymy teraz jak nawija plecionkę, ile plecionki wejdzie. Nawinę plecionkę Signite'a Monster W8. To akurat jest 30 lb. 30 lb do 13 kg. Trochę nie ostrzy. 10 lb. Piątka jest nawinięta. Weszło jakieś, no tak na oko, 250-260 metrów. Nie dawałem podkładu. Plecionki 8-splotowej, 30 lb. Wytrzymałości. Plecionka nawijana, no można powiedzieć, że na mokro, ale będę musiał jeszcze raz przewinąć chyba nad wodą, chociaż i tak nie jest źle. I teraz czas na testy nad wodą. Mam nadzieję, że będzie sprawował się dobrze w łowieniu wertykalnym. Tym bardziej, że często łowię w nocy, więc tutaj drag flick bardzo się przyda. Będę wiedział, kiedy ryba wybiera plecionkę. Będzie łatwiej ustawić hamulec. No i ograniczy to, mam nadzieję, spady albo zerwanie plecionki. Czasami zdarzają się sumowe przyłowy i tutaj kwestia hamulca i jego regulacji
jest dość kluczowa. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania. Niedługo pojawi się recenzja multiplikatora Fisky Fan Carbon XTS, również kupionego z wyprzedaży. Myślę, że będzie w ciągu kilku dni u mnie i będę mógł podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!